Cześć, zapraszam Was na kolejny materiał. Schodzimy do ruin i zaraz zobaczymy, co nas tutaj czeka. Rkowiańskie podmiasto, cały czas ta sama lokacja. Dobra. Przeciwnicy tutaj mają poziom 31. No to ładnie. Będzie ciężko. Są tylko dwóch kościotrupów. W zasadzie już jeden. Trzeba przyzwać. Jeden? Co jest grane? Dobra. To musimy zabić jeszcze dwóch bossów, Wagrę i Kur. O, shit, właśnie jest chyba. Shit, ale nas sieknął. Skubaniec. Musimy się de facto wycofać. Coraz ciężej jest, kurde. Niedobrze. A ten boss to kurde ile goś ma życia, nic mu nie straciłem. Zawaliście. Laudus Wagra, 33 poziom, nie umarły. Oj. Dobra, jeszcze raz. Ale niestety gość, znaczy stety, niestety gość już stracił trochę życia. Dobra, super. Zaraz zobaczymy, czy coś ciekawego nam wypadło. Aj, chyba nie bardzo. Budowa ciała, duchowość. Aby jeszcze była przebiegłość, to bym to założył. Ale na razie kiepsko. Nie ma jak spalić na samym początku, nie? Rozgrywki. Walkę z bossem. No kurczę, ukryty był ten... skrzynia. Oh shit. Dobra, pokonaliśmy drugiego bossa, dopiero teraz to zauważyłem. To był boss z zadania. Jeszcze został Rchowanen Kur. Kto tą nazwę wymyślił? Nie wnikam. Ale ciulowa nazwa strasznie. Jakby ktoś wziął alfabet, wymieszał litery i powstał jakiś wyraz. Bez sensu. Coraz mocniejsi przeciwnicy. Nasza postać jakoś tak nie za bardzo sobie daje radę, widzę powoli. Do pewnego momentu, ale troszkę tych punktów jeszcze mamy. Mamy tutaj jeden punkt i jeszcze w tych... O kurde, kolejny boss. Nie walą, to nie jest ten boss, którego szukamy. To nie był ten boss, niestety. A to kto siedzi? Zjawa schowana. Myślałem, że jakiś NPC, który chce z nami porozmawiać, ale nic z tego. Zaczaił się, pewnie robił kupę. Malduchy chyba nie robią kupy.
wherever. Gdzie kolejne? Udało się coś odkryć. Patrzcie tutaj. Ale nie ma niebieskiego przedmiotu, szkoda. ...152-105... Duchowość, ofensywa, przebiegłość. Nic ze zdrowiem. Ale kaszana. Zaraz wkroczymy do trzeciego poziomu. Dobra, jest już nasz znaczny. Tutaj prawdopodobnie zaczynamy walkę z kolejnym bossem. Jest. Rowenhur. Siedłeś nas zamraża. Niedobrze. Ale dostał tymi gołębiami po oczach. Aj, skubaniec. Aj. Kurde, pieczone. Jest. Udało się. A to co, to ptaszek się zaciął? Sokół się zaciął. Ja pierdziu, ale rzecz. Szkoda, że same żółte. Okej, zadanie wykonaliśmy, widzę, bo tych znikło nam. Trzech bossów zostało pokonanych. 254. Ale mi tutaj nie chodzi nawet o sam pancerz, co o właściwości, które otrzymujemy. Najbardziej mi tutaj interesuje przebiegłość, budowa i ewentualnie duchowość. Coś, co daje nam życie. Ewentualnie zwiększa szybkość ataku, szybkość ruchu i odporności. To nas najbardziej interesuje. O proszę, skarb. Ta skrzynia jest zapieczętowana przy pomocy ciężkich łańcuchów. Będziesz potrzebował laski dynamitu, by się do niej włamać i odkryć ukryte wewnątrz bogactwo. Ej, my chyba laski dynamitu nie mamy. Cholera. Zdaje się, że chyba nie mamy laski dynamitu. Dobra, wiecie co, wróćmy do miasta i tak mamy cały ekwipunek zajęty. Zaraz zobaczymy, czy mamy laskę dynamitu. Fajnie byłoby, jakby taka laska się pojawiła. Osiemnaście procent witalności. Cztery procent zdrowia. 105 pancerza. No dobra. 166 zdrowia. Nieźle. Obrzeżenie od kwasów. Jedno zdrowie na sekundę, to też fajne. Ale tutaj mamy lepsze budowę ciała, energię, przebiegłość, to nie. Nie wymienimy tego. O kurde, jaka wstążka.
26 poziom, budowa ciała 19, przebiegłość 22, zdobyte doświadczenie 3%, odporności, pewnie już zakładamy. To do sprzedania oczywiście idzie. Jak to plazma? Czego się tego nie da połączyć? ...9% do wartości regeneracji zdrowia. A co to w ogóle jest? Amulet? Medal. 32 poziom. Do wszystkich obrażeń. Też fajne. Dobra. Zobaczmy, czy mamy tą laskę dynamitu. O, tu jest kowal. Jest, mamy laskę dynamitu. Można to jakoś podzielić. Wciśnij, przytrzymaj. Dobra, to ciul, weźmiemy te wszystkie 5, to się nic nie dzieje z tym. Zobaczmy, co kowal ma tutaj do sprzedania. Cisza. Zaklęte relikty. Ciekawe. No, tu mamy jakieś przedmioty, które możemy sobie stworzyć. Ale to będziemy się tym innym zajmować. Tutaj jeszcze jest nowość. Iluzjonista, który de facto zmienia nam rodzaje ekwipunku. Tu chyba chodzi tylko o wygląd, nic poza tym. Na razie tym się nie będziemy zajmować. Wróćmy się do tej skrzyni. Zaraz zobaczymy, co w niej ciekawego znajdziemy. Dobra, użyj laski dynamitu. Chyba nic ciekawego. Schemat mamy tutaj. I wypaczoną tkankę mózgową. Pas łowcy głów. To takie średnie. Dobra, wchodzimy na dół. Widzę, bo tu już jest przejście na kolejny poziom. O kurde, ale rzeźnie. Tylko rzeźnia. Ale kurde, jak nam pasek doświadczenia wskoczył. Ja pierdziu. Z takiego trupa tyle rzeczy. Dobra, wchodzimy na dół. Który to już jest poziom trzeci? Dalej arkowiańskie podmiasto. No i bywa tak, że się ginie też. To na Kilian wypędzony. A to on tak nas tutaj tak urządził. Kubaniec. Zabił nam wszystkie kościotrupy. Kubaniec.
Nie, nie warto chyba lepiej podchodzić do niego. Ale to jest fajne właśnie, że gość się zajmuje kościotrupami, a nie nami. Więc mamy czas tutaj na zadawanie obrażeń gościowi. Ta walka troszkę pewnie potrwa, ale sam by pewnie tu już nie dał rady. Dobra, wszystkie kościotrupy zniknęły. O shit, wypij tę miksturkę. Panie. Co na gość tak traci? Bez jaj. Jest, gość padł chyba. Ja pierdziu, dzięki kościotrupom. Kurczę, było naprawdę tutaj ciężko. Było naprawdę ciężko. Gość tej broni używał, cwaniak. I żadnego niebieskiego przedmiotu, nie mam szczęścia. Nie mam szczęścia, niestety. 254. Co mi z tego pancerza? A, i tu mam jeszcze kapliczkę. Super. Ale przedmiotów zielonych nam wypadło. Ja pierdziu, zaraz sprawdzimy. Budowa ciała, przebiegłość 3%. Zakładamy to. 2200. Rękawice. Zdrowie, duchowość, szybkość ataku, szybkość rzucania czarów. Fajne. Ale pancerza nam daje mało, niestety. To nie założymy tego. To też takie średniawe. I hełm, znaczy młot, którego nie używamy. Dobra, tutaj mamy te dwie kapliczki oczyszczone. A to gdzie nas prowadzi? To już wychodzimy z arkowańskiego podmiasta. Liczyłem na coś więcej, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, wiecie co, ja to przyspieszę. Dobra, już jesteśmy na zewnątrz, w starej Arkowi. Dlaczego nas tam gra kieruje? Potrzebujemy jedzenia. Ciekawe. Tak się zastanawiam, jaką by tutaj umiejętność teraz wybrać. Coś, co daje nam życie, byśmy sobie wzięli. Albo może całkiem inny segment. Czego ja poszedłem na te niebieskie? Raczej na dominację. Tu mamy przebiegłość, duchowość. Zdrowie, o proszę. Zielony i... aha, nie mamy. Wymaga na połączenie jeden. Aha, jak wykonamy całą konstelację, otrzymujemy punkty bonusu. Ciekawe. Przebiegłość, duchowość. Przebiegłość, duchowość. A jest coś, co daje nam zdrowie? Jaki skill tutaj? Tu jest tylko duchowość. Jastrząb. O, przepraszam, harpia. Obrażenia przebijające, duchowość, ofensywa.
Aha, tutaj możemy sobie sprawdzić, co otrzymamy w zamian po ukończeniu. Młoski, boski młot Targo orbituje wokół ciebie, dobijając pobliskich wrogów. O, fajne. Wezwij swoich przywołańców, by wkroczyli do walki. Wezwanie pasterza. Sporo tych rzeczy tu jest naprawdę. Niezrównane oko wielkiego stróża krąży wokół ciebie. Ciekawe. Ale nie chcę tego drzewka, ja bym chciał inne. A tutaj musimy sobie wybrać, tak? Duchowość, przebiegłość, dobra. Czyli to jest dominacja, tu są zielone. Tu jest zdrowie, o. Tu jest zdrowie, czyli pójdziemy w porządek. 5 punktów zdrowia, aha, tutaj mamy nawet te. Zdolność ofensywna, to samo, ofensywna, 5 punktów zdrowia, 4 punkty, nie, to też jest 5. Dobra, odblokujemy sobie to i mamy 4 punkty. Tutaj mamy lew. 4% zdrowia, 8 zdolności, bonus do wszystkich przywołańców, 3 punkty zdrowia, o, bierzmy to. Zablokowane. Czego to zablokowane? Dobra, mamy drugi segment odblokowany. 25% zdrowia. Gdy wpadasz w tarapaty, formują się wokół ciebie ochronna bariera pochłaniająca dalsze obrażenia. O, fajne. To też można by wziąć. Dobra. Ile my mamy teraz zdrowia? 2600, no, całkiem sporo. Dobra, lecimy dalej. Dwa wodospady. To jest zdecydowanie łatwiej. A tu wracamy już. Zaczekaj, podróżniku. Nie chciałbyś chyba, żeby tej panience spadł włos z głowy, co? Zobaczymy, czy masz trochę monet. Nie tak prędko atakuj. Gdzie tej panie? Ją też zabiłem? Nędza. Czekajcie, bo ja się zastanawiam teraz. Co dalej? Jak my tu mamy przejść? Bądź ostrożny, wędrowcze. Dzikusy mieszkające na szczycie czterech wzgórzy zniszczyły tę kiedyś zdumiewającą budowlę, próbując uwięzić swe ofiary. Czy istnieje jakaś inna droga? Owszem, istnieje jeszcze jedna, ale głupotą byłoby korzystanie z niej. Na południe stąd znajdują się ruiny miasta Arkowia. Jest tam przejście przez Arkowiańskie podmiasto, które prowadzi do złamanych wzgórz. To kurczę, przecież byliśmy tam. Co jest kurde grane? Czyli co, musimy się tam jeszcze raz wrócić? Coś mi tutaj nie gra. Wszędzie to zadanie potrzebujemy jedzenia. O co tu chodzi z tym? Czyli co, musimy wrócić do Arkowiańskiego podmiasta, tak? I tam odszukać przejścia, ale... No dobra, to w takim razie nie mamy wyjścia. Chyba trzeba tam wejść jeszcze raz.
Moi drodzy, ja to przyspieszę, żebyście nie musieli mojej wędrówki tutaj oglądać. Więc tak, tutaj jednak jest przejście. Tutaj jest przejście. Tutaj żeśmy wyszli i wchodzimy tutaj tędy i znajdujemy się w Starej Arkowi, czyli to jest całkiem ta nowa lokacja. Proszę, schowaj broń, śmiertelniku. Proszę cię tylko o wysłuchanie mojej prośby. Czego potrzebujesz? Wiele wieków temu moi ludzie popełnili ogromny błąd i teraz płacimy za naszą pychę, będąc wiecznie przywiązanymi do tej ziemi. Ale nasze dzieci nie zasługują na los, który na nich spadł. Przez nasze przekleństwo moja córka Lutra, zamieszkująca teraz złamane wzgórza w formie ohydnej harpii, cierpi za moje grzechy w ciele potwora. Zgorzkniała, powykręcana i nigdy nie zaznała miłości swojej matki. Proszę, śmiertelniku, znajdź moją córkę, zakończ jej wieczne udręki i szybką i łagodną śmiercią. Miłosierne zakończenie. Tutaj sobie odkryjemy, widzę. Teleport. Złamane wzgórza. Gdzie my jesteśmy? Aha, tutaj. Tu są jeszcze stopnie udręki i kopalnia Salutona. To chyba tu byliśmy już, w tej kopalni. Dobra. To idziemy najpierw na południe. Kurde, dziki jak się rzuciły, jak na kiełbasę. Jakby nie jadły przez miesiąc. Dobra, czekajcie, bo tu coś było? Było. Kamienny krzaczek. Szukajmy tej Lutrę. A, ja już tu znam tą lokację. Tutaj się chodziło, pamiętam. I tu będzie chyba przejście na górę. Gdzie tu jest taki mały sekret? W postaci ścieżki prowadzącej nie wiadomo jeszcze gdzie. O kurde, ale tutaj zwierzyny. Dobra, tu jest chyba jakiś teleport. Nie, to mi się wydawało, przepraszam. Już 41 przebiegłości, ja cię sunę. Jakie w ogóle mamy odporności? Tutaj 7 na ogień. Zimno 58. A Ether 28, witalność 0. Krwawienie 0. Ale tu strasznie dużo tych żywiołów jest. Tutaj zdaje się gdzieś jeszcze jest jakiś chyba sekret na tej mapie, z tego co mi się wydaje. Nie ma miejsca, panie. Trzeba się wrócić. Come see what's left of my wares. O kurde. Budowa ciała, przebiegłość, duchowość.
Ale mamy lepsze. Po co te białe przedmioty zbieram? To miałem wcześniej założone. Budowa ciała i doświadczenie. Gdzie my się to udajemy? A, chyba wiem gdzie. Tutaj w złamanych wzgórzach jest wejście do tej takiej lokacji dosyć ciężkiej, z którą miałem masę problemów. Pamiętam z podstawki. No, pamiętam to. Był problem. Ale myślę, że teraz sobie damy radę, dlatego że mamy jeszcze trupy i pomocy. Zanim tam wyjdziemy, to jeszcze zbadajmy do końca tą okolicę. Tamte podziemie już będziemy pewnie eksplorować w następnym materiale. Trzeba tą planszę do końca zbadać. Dobra, 30 poziom. Wpadł. Tak, tam się udamy już później. Na razie złamane wzgórza dokończymy i może znajdziemy tą harpię. Byłoby dobrze wykonać jeszcze to zadanie w tym materiale. Czekajcie, już tu jesteśmy. W plecach podróżnika. Tak, to teraz pójdziemy na zachód. Troszkę jeszcze czasu mamy, więc może się uda całe te wzgórza ogarnąć. I właśnie tutaj gdzieś jest sekretne przejście, zaraz wam pokażę. Ażem uderzył tym szarem. Tutaj gdzieś powinno być przejście chyba, z tego co mi się wydaje. Gdzieś tutaj chyba było to przejście. Zaraz sprawdzimy, ale to chyba... O kurde, ale tyle przeciwników mamy. Pięknie. Szukam tego sekretnego przejścia, o którym mówiłem. I szukajmy tej harpi też.
To jest chyba ta. A nie, to nie jest. A może to jest ona? Może to jest ta harpia wypaczona. Nie, to nie była ona. To był tylko taki mini boss. O kurde, widzicie, z takiego głupiego kamyczka wypadają takie fajne rzeczy. 3% zdrowia. Czekajcie, mamy dwie ścieżki. Dylemat teraz, którą wybrać. Może tutaj ta ścieżka była chyba, czekajcie. Coś mi się tak wydaje, a jednak nie. To było tak, takie interaktywne przejście w kamieniach. No tu nam się coś aktywowało. Dobra, chyba jest ten boss na mapie, widzicie? Jest. Ale nie, to jest jakieś... Lutra opuszczona. Tak, to jest ten boss. Ale sama jest. Może troszkę przybliżymy. Dobra, sporo do doświadczenia. Ale kiepskie. Przedmioty wypadły z niej. No bo zaczyna świtać. A tutaj widzę, mamy już do czynienia z trollami. To chyba wchodzimy do nowej lokacji. Tak mi się coś wydaje. Tu są już wyżyny. Oj, mamy kapliczkę. Moment. Ale wyżyny sobie zostawimy na później. Czyli tak, tu my... Aha, to jest ta mapka. Zołane wzgórza, no tak. Wszystko by się zgadzało. Wchodzimy do ścieżki, wchodzimy na ścieżkę przemytnika. Tu mamy kanion umarłych. No dobra. De facto możemy się chyba wrócić. Ale kurczę, nie odnalazłem tego przejścia. Ono tutaj gdzieś musi być, widzicie? Albo tutaj. Na bank tutaj było to przejście, bo pamiętam. Dobra, wróćmy się w takim razie jeszcze tutaj do tych podziemi. Skąd tu tyle harp się wzięło? Budowa ciała 15. To budowa działa i przebiegłość, to nie. Tutaj gdzieś to przejście musi być. Na bank. Nie ma bata. To było takie przejście w kamieniu. Widzicie, tam chyba coś jest. Tam chyba można iść. Tak mi się coś wydaje. Na bank. Chyba, że tutaj. Tutaj nie byliśmy. Wróćmy się jeszcze tutaj na sekundkę. Nie chcę przedłużać. Nie chcę was tutaj przynudzać, ale... Widzicie, tam chyba jakaś ścieżka prowadzi pod spodem. I to było te sekretne przejście.
Tam na 100% coś jest, mówię wam. Trzeba badać myszką, czy nie ma jakichś iluzorycznych ścian. Interaktywnych bardziej ścian. Kurde, no nie ma, nie ma. No to niedobrze. Wracamy się w takim razie do tych podziemi. I na tym skończymy materiał. Widzicie, tam coś jest, tam coś jest. Kurde, pieczone. Dobra, moi drodzy, skończymy tu materiał, już nie będę tam szedł, bo to kawałek stąd. Ja się z wami żegnam. Dzięki za wspólną grę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Do zobaczenia.